Włącz i zostań z nami. Szczęść Boże, księże arcybiskupie, serdecznie witamy we Wrocławiu, w parafii Odkupiciela Świata. Dzisiaj święto Bożego Miłosierdzia i dzisiaj relikwie trafiły do naszej pięknej, no niemalże można powiedzieć, katedry tysiąclecia. Jak wrażenia? Jestem bardzo wdzięczny księdzu proboszczowi Andrzejowi, który tutaj jest od niedawna proboszczem, że od razu przyszła mu taka myśl, idea, żeby do tego pięknego kościoła właśnie obok tego krzyża, który był na spotkaniu z Janem Pawłem II, tu kiedy Jan Paweł II odwiedził Wrocław i który znajduje się teraz w tej świątyni, stanęły także relikwie świętego Jana Pawła II, który tak bardzo był związany z archidiecezją wrocławską, w sposób szczególny poprzez księdza kardynała Gulbinowicza. Ale nie tylko, bo święty Jan Paweł II jest świętym bardzo takim bliskim nie tylko dla swoich rodaków tutaj w Polsce, ale i na całym świecie. I cieszę się, że teraz tutaj pozostanie w tej parafii w cząstce swojego ciała, że będzie mógł wiele, wiele łask zanosić, którzy wierni tutaj będą przedstawiać mu do Pana Boga i będzie z pewnością wypraszał te potrzebne łaski dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przychodzili na modlitewne spotkanie z Nim. Ksiądz arcybiskup dzisiaj we Wrocławiu w parafii, którą w 1995 roku powołał kardynał Gulbinowicz, właśnie wielki przyjaciel świętego papieża Jana Pawła II na tysiąclecie naszej archidiecezji. Dzisiaj do tego jeszcze święto Bożego Miłosierdzia i papież, święty papież Jan Paweł II w postaci swoich relikwii do nas znowu przybywa. Spójrzmy na to wydarzenie w kręgu tej wielkiej historii właśnie. Tak, Jan Paweł II pokazał nam swoim życiem już jako od młodego chłopca, jak warto zaufać Panu Bogu, zawierzyć swoje życie i jak warto zwracać się do Niego w kształtowaniu swojej osobowości. On już jako mały chłopak był ministrantem. Wprawdzie było dla niego to o wiele łatwiej, ponieważ mieszkał bardzo blisko kościoła, ale ciągle mówił, że przychodził do kaplicy, gdzie był obraz Matki Bożej Nieustającej i tam ona dla niego była tą najlepszą matką, matką pocieszycielką, matką dobrej rady. I jako człowiek czerpał wzór także od swoich rodziców, którzy uczyli go do miłości do Kościoła i miłości do Ojczyzny. I jest dla nas wszystkich takim wzorem, takim patriotą, który służył Kościołowi i służył Ojczyźnie. I myślę, że także dał nam przykład do końca swojego życia, ostatkiem sił. Był wierny swemu powołaniu Piotra naszych czasów. I przez tak długi pontyfikat pokazał, prowadził nas i pokazał, jakie są prawdziwe wartości człowieka, gdzie człowiek może przestawać się faktycznie człowiekiem i osiągnąć pełną radość tutaj i na ziemi, a później w Ojczyźnie Niebieskiej. Dzisiaj, druga niedziela Wielkiej Nocy, 8 kwietnia, Niedziela Bożego Miłosierdzia. Tego wielkiego święta, które ustanowił papież Jan Paweł II. Jak dzisiaj możemy i na to święto, i na Boże Miłosierdzie spojrzeć z tej perspektywy właśnie dzisiejszego dnia? Człowiek z natury jest słaby, bo jest skażony grzechem pierworodnym i o własnych siłach nie potrafimy być radośni, szczęśliwi. Musimy właśnie uciekać się do tej miłosiernej miłości, że z Bogiem możemy naprawdę tutaj na ziemi być szczęśliwi, bo każdy z nas ma jakieś swoje też słabości i tylko kiedy właśnie z ufnością zbliżymy się do Boga, który nas przebacza, który nam przebacza, który oczyszcza nasze sumienie, możemy naprawdę tutaj realizować się, możemy być ludźmi pokoju, dobroci i tak jak uczył nas Chrystus, troszczyć się
o tych drugich, o najbardziej potrzebujących, zostawił nam błogosławieństwa, żebyśmy właśnie w swoim życiu realizowali tę drogę. Przez to będziemy my szczęśliwi, a także uszczęśliwimy tych wszystkich, którzy są wokół nas, a przez to będziemy służyć Chrystusowi, bo On utożsamia się z drugim człowiekiem. Cokolwiek uczyniście, drugiemu mieście uczyni. Księże arcybiskupie, muszę zapytać, piękny relikwiarz, relikwie świętego papieża Jana Pawła II, w jakiej postaci parafia odkupiciela otrzymała te relikwie? Wiemy, że trumna ze świętym Janem Pawłem II będzie dopiero mogła być otwarta po 25 latach od śmierci. W tej chwili do dyspozycji są relikwie pierwszej klasy, krew i włosy. Są to relikwie, które są bardzo bliskie, związane z życiem, ponieważ wiemy, że włosy jeszcze kilka dni nawet po śmierci odrastają, a krew jest symbolem zawsze życia. I te relikwie w postaci włosów otrzymała tutaj parafia we Wrocławiu. Bardzo dziękujemy. Księże arcybiskupie, jeśli mogę wrócić troszkę do historii. Jest Wielkanoc roku 2005. Papież Jan Paweł II w swojej kaplicy przy jednej z ostatnich stacji Drogi Krzyżowej prosi o krzyż. Pamięta ksiądz arcybiskup tamten dzień, tamten moment? A dlaczego pytam? Zaraz opowiem. Tak, to dla nas było wielkie przeżycie, ponieważ Ojciec Święty zawsze w swoim posługiwaniu podczas Liduum był w Bazylice Świętego Piotra czy w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Ten ostatni, można powiedzieć, już rok swojego pontyfikatu ze względu na stan zdrowia nie mógł tam pojechać, ale jak chciał być w jakiś sposób obecny na Drodze Krzyżowej w Koloseum. I tutaj przyszła taka myśl i taki pomysł, żeby uczestniczył to poprzez telewizję, którego ekran ustawiono w jego kaplicy. I kiedy właśnie w pewnym momencie poprosił, dał znak, że również pragnie nieść krzyż w czasie tej Drogi Krzyżowej, tak jak podobnie w poprzednich latach zawsze przynajmniej w jedną stację niósł ten krzyż. Przynieśliśmy mu ten krzyż i widzieliśmy, jak on przytulał się do tego krzyża, jak on niósł razem z Chrystusem ten krzyż, jak Chrystus niósł krzyż także Ojca Świętego, pomagał mu dźwigać ten krzyż cierpienia i trudu codziennego życia. A jak to się stało, że ksiądz arcybiskup akurat sięgnął po ten krzyż, ten, który wisiał u księdza w sypialni? Tak, pamiętam, kiedy pielgrzymi z Polski przywieźli ten krzyż od pani, która otrzymała ten krzyż w darze od swojego męża, która była sparyżowana i która chciała ofiarować w tym krzyżu także swoje cierpienia. Jak Ojciec Święty na ten krzyż wtedy spoglądał, jakoś głęboko się w niego wpatrywał. I dlatego potem ja ten krzyż poprosiłem, aby zawisł w mojej sypialni. Kiedy Ojciec Święty poprosił o ten krzyż, ksiądz kardynał Dziwisz również pamiętał o tym krzyżu, o wydarzeniu i powiedział: Mieciu, przynieś krzyż ze swojej sypialni. Krzyż trafił później do księdza rodziców, też do parafii w Kraczkowej, o którą poprosił właśnie ksiądz proboszcz, ale też przywędrował do naszej archidiecezji wrocławskiej i peregrynował do wszystkich parafii, wszystkich zakonów i świeckich, i duchowych. Co ksiądz arcybiskup na to? Ta scena z Wielkiego Piątku, ta scena, kiedy Jan Paweł II przytula ten krzyż do swego oblicza, zapadła w pamięci wszystkim wiernym na całym świecie, a w sposób szczególny Polakom. I ten krzyż pelegrynuje po wielu diecezjach, po wielu parafiach, a także i poza granicami Polski, w Skandynawii, Norwegii, ponieważ pomaga on wszystkim ludziom jeszcze raz zgłębić tę wielką miłość Chrystusa, którą złożył, odkupując człowieka na krzyżu, a jednocześnie pomaga nam i innym ludziom zrozumieć krzyż czasami swojego życia. Ciężko było się rozstać z krzyżem papieskim? To znaczy, ten krzyż i ta scena także towarzyszy i mojemu życiu, ale cieszę się, że ten krzyż właśnie spełnia taką wielką rolę apostolstwa, że poprzez ten znak wielu ludzi pogłębia swoją wiarę, odnajduje
sens swojego życia i umacnia swoją więź z Chrystusem. Bardzo dziękujemy, a ja dodam, że kościoły i wszystkie miejsca, gdzie peregrynował w naszej archidiecezji, były no niemalże pełne. Andrzej, który naszą rozmowę realizuje, też i dokumentował tą peregrynację, i też obydwaj to bardzo mocno przeżywaliśmy, i fotografując, i filmując, aby ślad po tej peregrynacji został. I też do dzisiaj emocje i to wszystko, co było z tym związane, pozostaje w naszej pamięci. Tak, ja cieszę się bardzo, bo myślę, że tutaj Jan Paweł II właśnie swoim życiem pokazał nam, że do końca jesteśmy człowiekiem. Nigdy nie wolno nam wstydzić się swojego cierpienia, swojej ułomności, że zawsze możemy służyć. I myślę, że w tym krzyżu właśnie jest ta jego też siła. Poprzez ten krzyż on dalej oddziałuje i dodaje sił tym wszystkim, którzy na ten krzyż spoglądają z wiarą. A jeszcze dodam, księże arcybiskupie, że dotarliśmy do źródeł i do państwa Trafalskich i do burmistrza Olszanicy, który przekazywał krzyż papieżowi Janowi Pawłowi II i do proboszcza w Kraczkowie. I to też były fantastyczne dla nas, realizujących ten materiał i te wspomnienia, przeżycia. Tak, państwo często są zapraszani również przy okazji peregrynacji na spotkania z wiernymi i dają również piękne świadectwo tego swego doświadczenia, swego cierpienia i swego, można powiedzieć, też nawrócenia, takiego pełnego zawierzenia woli Bożej. Księże arcybiskupie, przenieśmy się na chwilkę do Lwowa. Z Lwowa ksiądz arcybiskup do nas dzisiaj przybył. Co słychać we Lwowie? Jak żyją katolicy, nasza polska społeczność właśnie w tym mieście? Na Kresach Wschodnich, w archidiecezji lwowskiej, pozostało wielu jeszcze wiernych, którzy nie wyjechali w latach powojennych. I oni są tym takim zaczynem, dzięki któremu wiara naszych ojców tam przetrwała i teraz się odradza. To dzięki nim, kiedy Ukraina uzyskała niepodległość po trudnych latach komunizmu, dzisiaj mamy w archidiecezji lwowskiej 112 parafii, 308 kościołów filialnych i możemy tutaj ubogacać także ten kraj kulturą łacińską, która przyciąga wiele osób, którzy do tej pory byli poza Kościołem, którzy odkrywają swoją wiarę w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego i to jest dla nas także taką dumą, a jednocześnie dodaje nam takiej odwagi i zapału, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze, ale także tam dalej ukazywali Chrystusa poprzez naszą piękną liturgię, poprzez katechezę, a także poprzez Caritas. Jest wiele fundacji, stowarzyszeń, jest akcja Ratuj mogiłę pradziada od zapomnienia. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te wszystkie gesty życzliwości, które płyną tutaj od naszych rodaków w Polsce, dlatego że ta solidarność jest bardzo ważna dla naszych wiernych, którzy często czują się osamotnieni, czasami o własnych siłach nie podołaliby wszystkim przeciwnościom, które niesie tam trudne jeszcze życie, bo jest bardzo trudna sytuacja polityczna, ekonomiczna i dzięki właśnie takim gestom dobroci tamtych ludziach podtrzymywana jest ta nadzieja na lepsze jutro i dzięki tej pomocy mogą także, można powiedzieć, przeżyć ten trudny okres. Bardzo dziękujemy, księże arcybiskupie, za te słowa o Lwowie. Na koniec naszej rozmowy, na chwilkę, jeszcze dwa pytania mnie nurtują. Przenieśmy się z kolei do Wrocławia. Jak ksiądz arcybiskup patrzy na Wrocław, na nasze miasto? Bo wiem, że lubi ksiądz arcybiskup do nas przybywać. Za te wszystkie wizyty bardzo dziękujemy. Jak to jest? Tak, tutaj można powiedzieć, że przynoszę się zawsze, przyjeżdżam tutaj do archidiecezji lwowskiej jak do swojej. Tak mi mówił o tym ksiądz kardynał Gulbinowicz, ksiądz arcybiskup Gołębiewski i obecny ksiądz arcybiskup Józef Kupny również zawsze mówi, że drzwi mojej archidiecezji, mojej metropolii są dla mnie otwarte. I cieszę się, że nie tylko mogę tutaj świadczyć posługę jako arcybiskup, ale przede wszystkim spotkać się z tymi ludźmi, bo
patrząc na ich twarze, można powiedzieć, że rozpoznają swoich wiernych, słysząc ich ma także melodyjny głos, widzę i wiem o tym, że są to ludzie, którzy pochodzą, którzy mają korzenie na z Kresów czy z mojej archidiecezji. Jak wielu z nas. To prawda. Księże arcybiskupie, na koniec. Przyjechał ksiądz arcybiskup dzisiaj do Wrocławia z relikwiami świętego papieża Jana Pawła II. Przyjechał ksiądz arcybiskup z pięknym wspomnieniem o naszym świętym papieżu. Słuchaliśmy tej homilii, tego kazania z wielkim rozrzewnieniem, bo Jan Paweł II w takich momentach znowu nam staje przed oczami. Z nami też książka Sekretarz dwóch papieży i do tego chciałem na koniec naszej rozmowy nawiązać. Jak ksiądz arcybiskup został sekretarzem świętego papieża Jana Pawła II, tamten czas, co ksiądz sobie wtedy pomyślał? Jak to było? No było to dla mnie taka wielka niespodzianka, ale jednocześnie też wielka radość, ponieważ zawsze na Pałac Apostolski spoglądaliśmy z wielką ciekawością. Jako student, który często przychodził na Anioł Pański czy na spotkania z Janem Pawłem II. I potem mogłem, można powiedzieć, te tajemnice tego domu i życia Jana Pawła II osobiście obserwować. I jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, wielka łaska, ponieważ u boku Jana Pawła II, tak wielkiego papieża, mogłem wiele się nauczyć, a także ubogacić swoje życie duchowe i myślę, że teraz ono będzie owocowało w mojej posłudze Kościołowi Archidiecezji Lwowskiej. Bardzo dziękujemy. Na koniec dla naszych widzów, słuchaczy, także czytelników Niedzieli Wrocławskiej, którzy ten wywiad będą mieli okazję przeczytać, kilka słów bardzo prosimy. Pozdrawiam wszystkich swoich rodaków tutaj w naszej ojczyźnie w Polsce, a w sposób szczególny tych wszystkich, którzy są związani z moją archidiecezją lwowską. Zapraszam Was, abyście przyjeżdżali i nie zapominali o tej głębokiej tradycji, którą przeżyli i z której wyszli Wasi ojcowie i pradziadkowie. Byście zawsze byli dumni z tego, że Wasze korzenie są tam na wschodzie, bo tam ta ziemia zawsze cieszyła się i świadczyła o wielkiej miłości do Boga i do swojej ojczyzny. I tak jak powiedział święty Jan Paweł II, z Chrystusem zawsze odniesiecie zwycięstwo. Otwierajcie dla Niego drzwi waszych serc, a wtedy z pewnością będziecie radośni, szczęśliwi, będziecie w pełni człowiekiem. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.